Szczęść Boże wszystkim, witam Was. Mateczek, na tym filmie pokażę, jak mam wyspę BK9000 od Bekofa. Wyspę komunikuje się po protokole Modbus. I teraz chciałbym taki malutki projekcik przedstawić. Jeżeli byłoby to interesujące, może w następnym filmie, jeżeli byłoby zainteresowanie, może w następnym filmie pokażę, jak od podstaw oprogramować taką wyspę. Programuję oczywiście C++ Qt. Aktualnie sobie zrobiłem taki mini, jak gdyby PLC-ek. No i spróbujmy napisać prosty program. Prosty program będzie załącz, wyłącz jednym przyciskiem. Wysterowanie wyjścia ze względu na sygnał z analoga. No i zaczynamy. Na początku zadeklaruję sobie dwie zmienne pomocnicze. Będzie to puls i puls mem. Mamy dwie zmienne. Teraz sygnał zbocze. Oprogramujmy zbocze. Mianowicie zbocze PLS równa się wejście wyspy i0 and not it not pulse m. W kolejnej linijce przypisuję pulse mem równa się i0. Czyli pierwsza z matrycy wejść. Średnik. Teraz, jeśli i0, jeśli puls odwróćmy sygnał wyjścia Q0, czyli Q0 równa się not Q0. Ok, to będzie pierwszy przykład. W drugim wyjście przepiszmy wyjście pierwsze na wyjście pierwsze, czyli wejście pierwsze na wyjście pierwsze, czyli Q1, Q1 równa się i1. Ok, to będzie drugi sygnalik do sprawdzenia i w trzecim sygnale wystawmy wyjście Q2, jeśli wartość analoga, sygnału analogowego będzie powyżej 10 mA. Czyli Q2, o może, albo, no, powyżej 10, niech będzie ten. Czyli Q2 to się równa analog input większe od 10. Trzy takie przykłady. Skompilujmy program. Program się skompilował, uruchommy program. Mamy tutaj programik, który komunikuje się z wyspą. Jak widać, wyspa zaczęła działać. Teraz tak, na początku sprawdźmy sygnał i0. Powinien on za pierwszym razem włączyć włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Wyjście i1, przepraszam, i1 powinno się palić wtedy, kiedy jest włączone. A, przepraszam, to nie to, jeszcze raz, o, i1 jest włączone, puszczam, wyłączone. Włączam, puszczam, wyłączone.
Kolejnym rzeczą będzie sygnał analogowy. Spróbuję zwiększyć wartość zadaną prądu. 4 mA, 8 mA, 12 mA. Powyżej 10 zapaliło się wyjście Q02. 16 i jedziemy w dół. 12, 8, Q02 zniknęło. 4. Jeżeli będzie zainteresowanie, żeby pokazać, jak oprogramować w pełni, bo to nie jest wbrew pozorom dużo, taką wysepkę, czyli modbusa z wykorzystaniem właśnie biblioteki Qt, to wtedy zrobię cały filmik, jak dokładnie napisać taki prosty programik. Dziękuję bardzo za uwagę, szczęść Boże, do usłyszenia, cześć.